Witajcie kochani, jest 3 maja, dzisiaj dzień wolny oczywiście od pracy, patrzycie właśnie na nasze przepiękne góry i pojawia się pytanie, gdzie jesteśmy i co znowu tutaj robimy. Pokażę wam panoramę, jaka jest przepiękna. Tutaj chmury przebijają się przez szczyty, a my jesteśmy w Jeżowie Sudeckim. Popatrzcie, tutaj już są przygotowane 2 boiska. Świetnie, naprawdę świetnie zorganizowane zaplecze. Zdążyłem tutaj się poporuszać po całym obiekcie. Są grille, jakieś tam atrakcje dodatkowe dla dzieciaczków, bufet schowany w środku, namiot, gdzie można coś fajnie zjeść, dla dzieci popcorny i różne tam atrakcje, jakieś baloniki, inne tematy. Tyle na razie zdążyłem tutaj namierzyć. Spotykamy się tutaj w takim nietypowym turnieju, który jest organizowany dla dwóch grup wiekowych. Gramy tutaj z FC Yellow, czyli Zuzieczka i jej kumple będą tutaj zmagać się z innymi drużynami, a szczyt jest, znaczy szczyt, cel jest bardzo szczytny. Tutaj zbieramy pieniążki dla prezesa tutaj klubu wraz z lotnikiem i pobliskimi klubami. Ten turniej został zorganizowany po to, by zebrać dla tego świetnego, zaangażowanego zawsze w pracę z dziećmi człowieka, który po prostu podupadł teraz na zdrowiu, bardzo tutaj ma złą diagnozę. Nie będziemy się zagłębiać dokładnie, o co chodzi. Chodzi tylko o to, by tym właśnie turniejem wspomóc człowieka, który przez tyle czasu angażował się w pracę z naszymi dzieciaczkami. Bardzo szczytny cel. Tutaj zawsze przyjazna ekipa przez Jeżów Sudecki, czyli przez tutaj ekipę lotnika. Jesteśmy bardzo fajnie przyjmowani. Cieszymy się znowu, że możemy tutaj być w tych pięknych okolicznościach przyrody, mimo że naprawdę dzisiaj łeb urywa. To słońce jak na zamówienie jednak się pojawia i z tego co mówią, chmury zawsze przychodzą z jednej strony, tam ich dzisiaj nie ma. Więc wszystko tutaj do kupy zbierając, wychodzi na to, że ta impreza się uda, że pogramy ładnych parę meczy. Z tego co wiem, jest 6 drużyn w tej chwili. My jesteśmy jako 7, czyli jest nieparzyście w naszym roczniku, a już wychodzi na to, że przyjmując nawet po 10 minut, to jest 60 minut w nogach. To jest to bardzo, bardzo fajny już tutaj zalążek tego, że my trochę, no naprawdę pogramy. Kto wie, może później jakieś rewanże, może dodatkowe mecze, które będą potrzebne do wyłonienia jakiegoś tam miejsca. Tych minut w takim układzie będzie na tyle sporo, żeby dzieciaczki naprawdę, naprawdę pograły. No cóż, tyle będzie na tą chwilę. Ja wam jeszcze pokażę te przepiękne widoki. Ja kocham góry, po prostu wymiękam. Jak widzę takie widoki, po drodze też nieźle to wyglądało. Lubimy chodzić, zdobywać te szczyty i zawsze będziemy to robić. No zapraszam was oczywiście do Jeżowa. Przyjedźcie tutaj, przyjedźcie w nasze okolice
Góry, ostatnio byliśmy w Time Gates, w Jeleniej Górze, może wy też się skusicie, jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest, zobaczcie na poprzednich odcinkach. Również byliśmy tutaj na wieży widokowej, z której naprawdę te widoki są przecudne. Zapraszam was na oglądanie relacji z tego turnieju. Mam nadzieję, że będziecie równie dobrze bawić się jak my. Lotnika Jerzów Sudecki pojawią się różne atrakcje, a także mecze, od meczy najmłodszych po mecze dla seniorów, tak więc dużo atrakcji na zewnątrz, pokazy zumby i oczywiście przede wszystkim licytacja, dzięki której możemy zebrać pieniążki na leczenie prezesa Lotnika Jerzów Sudecki. Tyle z mojej strony. Ja zapraszam państwa do wspólnej zabawy, do kibicowania, tak więc witam bardzo serdecznie i życzę wspaniałej zabawy. Jak widzicie, oficjalnie został otwarty ten turniej. W związku z tym zaczynamy świetną zabawę. Gramy, z tego co widzę, na czterech boiskach. Dwa boiska dla młodszych dzieci. My będziemy mieli możliwość zagrania na dużych bramkach, z czego już słyszałem, Zuzka mega, mega zadowolona. Jednak inaczej się na takie bramy strzela. Są to sztywne słupki i poprzeczka, więc jest zawsze możliwość dobicia te akcje. Tutaj można kombinować strzelanie w okienka. Bardzo lubią dzieci w ten sposób grać. W miarę jak się impreza rozkręci, jak już miną pierwsze mecze, będziemy pokazywać tutaj atrakcje. Mam nadzieję, że pokażemy również licytację, która pozwoli na zebranie fajnych funduszy. Lotnik 1, Karkonosze. Jak już słyszycie, 12:15 to pierwsze spotkania, czyli mamy 15 minut przesunięcia od planowego czasu. Przed meczem, moi drodzy, zapraszamy także wszystkie dzieci, które będą startowały na krótką odprawę na boisku. Za chwileczkę trenerzy poproszą wszystkich zawodników. Tak więc widzimy się 12:15 na boisku, wszystkie dzieci, które będą startowały. Pierwszy mecz, przypominam, Lotnik 1, Karkonosze. Witajcie, w tym momencie oficjalnie tutaj zostaną odprawione dzieci, przedstawione również drużyny, które będą uczestniczyć w dzisiejszych zmaganiach. Widzicie, tutaj po prawej stronie ustawiło się już nasze FC Yellow, gotowi, zwarci do zabawy. A jest troszkę dzisiaj tych dzieciaczków.
mimo takiej bardziej wymagającej pogody jakoś tutaj się te wszystkie dzieci pojawiły, nie przestraszyły się. No najważniejsze, że nie przestraszyli się rodzice i tutaj przywieźli tych wspaniałych zawodników, by ta rywalizacja mogła się rozpocząć. Życzymy w takim układzie wszystkim wielu strzelonych goli, wielu sukcesów i fajnych akcji. Pierwszych drużyn. Na pierwszym boisku mecz rozpoczyna Chojnik i Yellow FC, a na drugim boisku Lotnik i KS Karkonosze. Zapraszam do kibicowania, również zapraszam na przeróżne ciasto, kawę, orzeźwiające piwko. Już niebawem będzie także coś ciepłego z grilla. I oczywiście baloniki, przepyszna, cukrowa wata. Kończymy dzisiejszy turniej. Zuzia, Cypek, jakieś smakołyki. Posiliśmy się tutejszą zupką, kiełbaską, kaszanką i innymi specjałami. Były też naleśniki. Wszystko po to, by zebrać fundusze. Rodzinka ucieka już do samochodu, a ja jeszcze wam pokażę ostatnie tutaj ujęcia z całej imprezy. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Cała lokalna społeczność przybyła, żeby wesprzeć grać dla prezesa. Był pokaz tańców. Tutaj widnieją, pokażę wam koszulki, które będą licytowane, żeby zebrać właśnie pieniążki. Oprócz tego jest loteria fartów, a o godzinie 18 będą losowane nagrody specjalne. Tutaj specjalne stoisko grillowe, gdzie już żeśmy skosztowali kaszanki i kiełbaski. Tam w tle napoje wyskokowe nalewane z kija, nektar bogów, a na boisku dalej toczą się rozgrywki już młodszego rocznika, który równie dzielnie walczy jak i nasz wspaniały rocznik, w którym graliśmy z FC Yellow. Oprócz tego tutaj widzicie pawilon, w którym można spożyć ciepłe posiłki, i jak widzicie, jest również stoisko, na którym są prezentowane modele RC. Akurat są to modele lotnicze, wspaniałe samoloty. Jak widzicie, tutaj bardzo, bardzo piękne maszyny, które stworzone zostały przez fanów modelarstwa z lokalnej społeczności. Dalej idziemy wzdłuż linii boiska. W oddali widzimy, już wcześniej wam prezentowałem nasze jednostki Straży Pożarnej. Dzisiaj były obecne z Jeleniej Góry i tutaj OSP Jeżów Sudecki. No, celowo idę w tym kierunku, już pewnie się powtarzam wielokrotnie, ale wyszło słoneczko i popatrzcie na
ten cudowny widok. Coś wspaniałego. No mógłbym się tutaj naprawdę przeprowadzić i tu zamieszkać, żeby móc ten widok podziwiać każdego dnia. Gdzieś tam po drugiej stronie jakieś ciemniejsze chmury, ale na razie nie zapowiada się, że przyjdzie deszcz. Przepiękne tutaj oświetlone pagórki Jeżowa Sudeckiego. No i fajna zabawa. Bardzo dopisała frekwencja, lokalna społeczność i przede wszystkim nasze wspaniałe drużyny, które tutaj swoją grą przyczyniły się do tej wspaniałej inicjatywy. Gdzieś będziemy widoczni też z pozdrowieniami na live'ie. Prawdopodobnie będzie umieszczony przez organizatora. Pozdrawialiśmy Tadeusza. Tutaj akurat w tym momencie kręciłem jeden z naszych meczy. Jeszcze raz życzymy szybkiego i powrotu do zdrowia. Dziękujemy za gorące przyjęcie tutaj organizatorowi. Pozdrawiamy lotnik Jeżów Sudecki dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy również wszystkie drużyny, z którymi mieliśmy dzisiaj przyjemność grać. Bardzo fajnie, że w ten sposób spędzają dzieciaczki właśnie czas, że jest to prosportowe działanie. Tutaj także rodzinny piknik, który się przy tej okazji wytworzył. Bardzo fajna inicjatywa. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, ale zmierzamy już do następnych miejsc. Mamy bardzo konkretny plan do końca weekendu, który musimy wykonać. Jutro kolejne wyjazdy. Mamy jeszcze Ligę Młodzika oraz turniej. Będziemy, jeśli wszystko zagra, jeszcze na paradzie parowozów w Wolsztynie. Na relację gorąco zapraszamy. Dziękuję Wam za to, że jesteście z nami i do zobaczenia.